Kondraciuk Live. Nowy talk show. Oglądaj na kondraciuk.com i YouTube. Znakomity aktor, znany z niezliczonych kreacji w teatrze i filmie. Czołowy głos polskiego dubbingu. Największą popularność przyniosła mu rola posterunkowego w Rodzinie Zastępczej i kreacja Króla Juliana z Madagaskaru. Hobby, żeglarstwo. Przed Państwem Jarosław Boberek. Nie trafiła. Jeszcze raz. Dobrze. Czy już jesteśmy w telewizji, tak? Jarku, co u ciebie? Jak ty się masz w ogóle? Jak pogoda w Warszawie? Dziękuję, pogoda super. A zwróciłeś uwagę na to, że tego lata, tego roku jakoś łatwiej odchodzi skórka od pomidorów? Wystarczy na chwilę wrzucić do wrzątku. Z gruntowych bardzo dobrze są. Tak, ale tego roku jakoś szczególnie. Co u ciebie? No co? Praca, nie ma czasu na życie. Jak u ciebie. Jak u mnie. Ja chciałem cię dzisiaj zaskoczyć. Słuchaj. No dawaj, zaskakuj. Nie chciałem, dzisiaj w ogóle żeśmy rozmawiali o dubbingu. Wyobrażasz sobie? Coś. To jest niespotykana sytuacja. No zobaczymy, czy nam się uda. Powiedz mi, czy ty nie myślałeś o tym, żeby przejść jeden krok dalej albo jeden krok nie przed siebie swoją drogą, tylko na przykład zająć się albo reżyserią, albo produkcją, albo za chwilę do tego dojdziemy. Nie miałeś takich pomysłów? No jasne, że miałem. Tylko tak, żeby to jakoś po kolei opowiedzieć. Reżyseria kusiła mnie już od dawna. Byli też ludzie, którzy mnie kusili. Wyreżyseruj coś. To takie masz tam, no nie chcę powiedzieć predyspozycje, ale no pewne cechy, które... Reżyser musi mieć. Mogą, tak, no, które musi mieć, a które mogą ci dać jakąś przyjemność w tej pracy, tak? Ale no, do tej pory dochodziłem do wniosku, że to jeszcze jakby za wcześnie, dla mnie za wcześnie, bo no poczekaj, no bo jak mam jeszcze za dużo rzeczy do zrobienia jeszcze na tym poletku, które uprawiam na co dzień, więc jak tu mi się coś domknie, skończy. Ale wiesz, że się nie skończy, nie domknie, bo jesteś królem dubbingu i wiesz, a dalej jest długo... Obiecałeś, że nie będziemy rozmawiać o dubbingu. Ja chcę się od tego odbić, wiesz, chciałbym się od tego odbić, że do czego zmierzam. Mnie się wydaje, tak jak wielu, wiesz, naszym przyjaciołom, wielu ludziom, którzy znają cię ze swoich ról, że ty w tym, na tym poletku zrobiłeś praktycznie wszystko. Każda kolejna rola oczywiście będzie wyzwaniem, ale może warto zrobić krok... Jasne, ale jest jeszcze teatr. Właśnie, za chwilę o teatrze. Myślę, że mam jeszcze trochę do zrobienia. Jest jeszcze film. Jest jeszcze piosenka. Ale tak jak obiecałem sobie, że jeszcze to nie jest ten moment, że jeszcze muszę się, że jeszcze trzeba się powstrzymać, to no muszę się przyznać, że popełniłem jakieś tam reżyserie w dubbingu, tak? Jeśli nie rozmawiać o dubbingu. Ale to na naturalnie. No, ale... To jakby przychodzi naturalnie, ale wiesz, w teatrze, w filmie. Wiesz, to a propos cały czas tego innego kroku. Tak, żeby ten krok zrobić troszeczkę Żeby była jasność, no to ja ten krok cały czas robię, bądź w jedną, bądź w drugą stronę. To ja stety nie jestem tylko ograniczony do tego dubbingu. No, mam te frajdy, te przyjemności, to szczęście uprawiać zawód aktora na tych wszystkich polach. I mam swoje małe sukcesy w telewizji i mam swoje małe sukcesy w teatrze. Telewizja oczywiście jest, no ma szerszy zasięg. I tu, jak wiesz, przez ponad 10 lat byłem gościem w domach większości Polaków. Wszystkich Polaków. No powiedzmy. No, powiedzmy tych, którzy mają to okienko zwane telewizorem. Za pośrednictwem właśnie Rodziny Zastępczej, tak? Gdzie grałem posterunkowego. No i rola policjanta jakby prześladuje cię chyba, co? Nie tyle prześladuje, bo już gdzieś tam powoli to zaczyna zacierać mimo rozlicznych powtórek w różnych telewizjach. No ale gdzieś tam ludzie zaczynają dostrzegać inne rzeczy. No, tu właśnie ten policjant został wyparty gdzieś przez króla Juliana na przykład. No, są ludzie, którzy chodzą do teatru.
Czy ty masz swoją mnie widownię? W Elingu. Nie, nie sądzę. Myślę, że mam widownię, która chodzi na bohaterów, których gram na przykład w dubbingu, tak? Ich takim właśnie ulubionym bohaterem, i tu nie ma co kokietować, wiadomo, jest król Julian i z przejawami, różnymi przejawami sympatii do króla Juliana się spotykam na co dzień. Pytam cię nie bez kozery, bo nie chodzi mi o to, czy ty w ogóle zamierzasz to robić, bo to jest naturalne, ale sobie tak wyobrażam, wiesz, masz swoją pozycję, masz swoją markę, masz swoją klasę i to jest bardzo wygodne dla aktora, który jest top of the top, może to robić jak długo mu się tylko to podoba, czy w ogóle chce ci się wyjść z takiego wygodnego życia? Okej, okay, grasz. Jasne, dlatego nie jestem w teatrze na etacie. No, ale w teatrze grasz. No, gram. Ale etat daje takie właśnie ciepełko, takie poczucie bezpieczeństwa. To jest wszystko bardzo pozorne, bo no, można być w teatrze, a siedzieć cały czas na ławce. A ja kiedyś tam w którymś momencie swojego życia dokonałem wyboru, że no, to nie ma sensu, bo uciekają mi jakieś propozycje, których nie mogę przyjąć, bo jestem związany z tym miejscem, bo jestem zobligowany do bycia tutaj na posterunku w moim macierzystym zakładzie pracy. Ale jednocześnie rezygnuję właśnie z tego ciepełka, z tego poczucia bezpieczeństwa, że no... Etacik, stała pensyjka. Etacik, stała pensyjka, świadczenia. Więc no, to był też jakiś wybór, którego wcale nie żałuję. A nie myślałeś o tym, żeby na przykład zostać wykładowcą dubbingu? Nie ma czegoś takiego. Zajęcia? Nie ma czegoś takiego? Nie ma czegoś takiego. Poza tym, no, nie wiem, nie mam takich ambicji. Ja mam zacięcie pedagogiczne. Ja mam. I to było widać jeszcze w okresie studiów. Ja bardzo lubiłem pomagać kolegom w robocie. I to ostatecznie z dość dobrym skutkiem. Potem na przestrzeni lat gdzieś tam przy tej aktorskiej robocie też gdzieś to się uzewnętrzniało. Komuś tam pomogłem dostać się do szkoły teatralnej. Ty swoją drogę aktorską zaczynałeś w czasach wielkiej zmiany. Mhm. Jak patrzysz na to z perspektywy czasu? Jak się aktorstwo zmieniło przez ten czas od no, koniec lat 80. i mamy 2013 rok, gdzie wszystko zostaje, mam wrażenie, wywrócone do góry nogami? To prawda. Trochę jest wywrócone do góry nogami. Znaczy, myślę, że nie sposób uniknąć tych zmian. No, to wystarczy sobie przypomnieć z dzieciństwa rozmowy naszych rodziców czy dziadków. Zawsze padało to sakramentalne kiedyś to... No i tu płynęły różne cytaty i opowieści o tym, jak kiedyś to było. A że teraz jest, no, czytaj, gorzej. Nie wiem, czy jest gorzej. No. Trudniej? Musisz znaczy, wiesz co, no, kilka rzeczy jednocześnie znaczy, robić. No może jest gorzej, no może jest gorzej. Myślę o teatrze na przykład. Kiedyś w teatrze wszystko miało swój porządek. W ogóle w tej robocie aktorskiej. Że był jakiś tam etos mistrza. Właśnie, że była hierarchia. Misja w ogóle w tym zawodzie. Ja nie lubię misyjności w tym zawodzie przede wszystkim. To ja z tym walczyłem od samego początku. Bo ja uważam, że my jesteśmy rzemieślnikami. Nie mam w ogóle poczucia żadnej misyjności, to jest jakaś bzdura. Są inni ludzie, którzy są od misji. My mamy dobrze wykonać swoją robotę, jak cała reszta społeczeństwa. I akurat mamy taki przydział, że mamy, nie wiem, bawić, wzruszać, poruszać. Tak, ale misją bym tego nie nazwał. Ale wracając do tego mistrzostwa, tak? Teraz tych mistrzów jest coraz mniej. Kiedyś była hierarchia w teatrze. Kiedyś młody adept sztuki aktorskiej siedział cicho w kąciku i chłonął, bo nie wiem, bo poczucie szacunku, też jakiegoś wstydu, ale przede wszystkim szacunku, nie pozwalało mu tam się gdzieś wychylać. Najpierw się musi napatrzeć, nasłuchać, dowiedzieć i znaleźć swoje miejsce w szeregu. I potem terminować i coraz dalej i coraz bliżej tych tam ideałów. A w tej chwili nie, no teraz wchodzi nowe i twardym butem no, rozbija ten stary, zastany porządek. Taka trochę rewolucja nastąpiła. Pojawiło się bardzo dużo młodych ludzi, którzy
słabo bardzo wyposażeni w narzędzia do uprawiania tego zawodu, postanowili zawojować świat. O zgrozo trochę im się udało i właśnie ten ciężar uwagi poszedł w ich stronę. No. Teraz tak naprawdę dzięki temu, że informacja, dostęp do informacji tak nieprawdopodobnie przyspieszył, tak? Jest natychmiastowy. Jest internet, jest nieprawdopodobna oferta telewizyjna. Na co innego zaczęliśmy zwracać uwagę? No. Na rzeczy błahe, głupie, puste, durne, powierzchowne, przeciętne. Jak ty się odnajdujesz właśnie w czasach internetu i co mówisz swoim synom na przykład? No moi synowie są oczywiście, jak wszyscy młodzi ludzie, ekspertami internetowymi. I to oni pomagają rozwiązywać moje internetowe problemy. Ale ja sobie jakoś tam radzę z internetem, natomiast nie jestem od niego uzależniony, przywiązany do niego. Dlatego osoby, które, nie wiem, chcą ze mną korespondować za pomocą maili, to wiedzą, są nauczeni, że trzeba mi wysłać, o, przeleciał owad. To dobry znak. Jeszcze, tak, jeszcze, jeszcze lato wróci. Wiedzą o tym, że trzeba mnie uprzedzić SMS-em, bo ja nie mam potrzeby siedzieć tam nosem w tym internecie i śledzić korespondencję, czy ktoś mi coś przysłał, czy nie. Jak wiem, że ma przysłać, no to tam idę, ale nie trzęsę się, jak to niektórzy po powrocie do domu. Oj, szybciutko, szybciutko odpalmy to okno na świat, bo za długo mieliśmy przerwę. Nie, nie, na tym portalu. I nie jestem na fejsie i nigdy nie będę. No. Ja zauważyłem, że ty w ogóle tak stronisz od tego zgiełku, tego... No pewnie, no ja mam na co dzień w pracy, no ale jasne, no mam w pracy wystarczająco dużo zgiełku i tam się na tyle dużo dzieje. Jestem powiązany z różnymi ludźmi, no wiadomo, nie mogę sam niczego zrobić, więc na ten zgiełk poprzez pracę jestem w jakiś sposób skazany. Więc z wielką przyjemnością i radością usuwam się w cień, no. Jesteś strasznie, strasznie, nie znoszę słowa strasznie, sam go używam. No. To są emocje. A ty jesteś niezwykle pokorny i niezwykle skromny. Myślisz, że to jest dobre w zawodzie aktora? Znaczy tak, ja mam swoją, właśnie mam taką teorię na swój temat, że ja nie mam pewnych wymaganych, niezbędnych predyspozycji do uprawiania tego zawodu. Nie krzyczysz, nie wbijasz się. O dziwo go uprawiam, ale nie mam tak, że mi łokcie same idą. Łokcie to mi idą w zupełnie innych sytuacjach. Ale to jest, nie wiem, może być wynikiem jakiegoś poczucia niesprawiedliwości. Natomiast... Świat nie jest sprawiedliwy. Tak, ale natomiast... Nie, to generalnie no, świat jest piękny, ludzie są piękni, ja uwielbiam ludzi, tak? Natomiast nie lubię przeceniać tego, co my robimy, my aktorzy. Rozumiem potrzebę widzów, żeby tych aktorów trochę tak wynieść, tak trochę pogilgać. No. Ale nie można się dawać temu tak uwodzić. No. My bierzemy cały czas udział w jakiejś paradzie próżności. I dlatego tym bardziej trzeba w tym wszystkim zachować jakiś umiar i zdrowy rozsądek. I to nie jest jakoś, nie wiem, fałszywie pojęta skromność. No, po prostu trzeba być normalnym człowiekiem. Co cię najbardziej kręci w teatrze? Ja powiem ci, co ostatnio mnie wbiło w fotel. TVP Kultura, duodram. Gajos Radziwiłłowicz, saksofon na podstawie traktatu o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego, gdzie Janusz Gajos mówi przez 40 minut. No. I się od tego nie można oderwać. No ale on może. Ale, wiesz, ja to rozumiem, że może. Ale czy taka sytuacja, czy takie wyzwanie nie kręci cię najbardziej? Żeby też zrobić, żeby zagrać, może nie monodram, ale zagrać sztukę... Monodramów nie lubię. Ja uważam, że żeby... Jesteś sam na scenie, nagi. To trzeba mieć nieprawdopodobnie dobre samopoczucie, nie wiem. Ale to jest wyzwanie moim zdaniem. Tak, to jest wyzwanie, ale zwróć uwagę, że na ogół za monodramy biorą się ludzie, którym gdzieś tam w tym zawodzie nie poszło, coś się nie ułożyło, pewne rzeczy się ze sobą nie skleiły, więc co tam, zrobię sobie monodram.
będę samowystarczalny. No ale żeby zrobić monodram, trzeba mieć nieprawdopodobne narzędzia. No. Pan Janusz Gajos jest wybitnym aktorem. Świętej pamięci pan Tadeusz Łomnicki był wybitnym aktorem. Naprawdę na palcach jednej ręki, myślę, można policzyć aktorów, którzy mogliby sobie pozwolić na monodram i mieliby w sobie tyle siły, żeby skupiać na sobie uwagę przez czas trwania spektaklu, uwagę widzów. No. Bo tak naprawdę teatr zaczyna się w momencie, ja tak uważam, i myślę, że tak jest, no tak jest w życiu, że teatr się zaczyna w momencie, w którym spotyka się dwoje ludzi. I oni nie muszą nic mówić, no, ale jakaś interakcja między nimi zachodzi. A teraz, żeby wejść w interakcję z samym sobą, wow, no to trzeba mieć potężne armaty, no. Ale mówię tutaj o duodramie, wiesz, Radziwiłłowicz. A to oczywiście Gajos. Nie, z kim byś chciał zagrać w takim momencie? O, jest. Grałem z panem Radziwiłowiczem, nie miałem, nie, oczywiście, że grałem z panem Januszem Gajosem, oczywiście, że grałem. Grałem w Teatrze Telewizji w reżyserii Andrzeja Wajdy w spektaklu Big Daidzie według Kadena Bandrowskiego, gdzie pan Janusz Gajos grał Big D, a ja miałem tam przyjemność zagrać taką małą rulkę Piłsudczyka. Także praca z takimi wybitnymi aktorami, no to każdorazowo to jest wielka przyjemność. No i przepraszam cię bardzo, no pytanie, czy chciałbym kiedykolwiek zagrać... Nie, czy chciałbyś. Nie. Z kim byś zagrał? Bym zagrał? Tak, o tym. Z każdym, kto lubi ten zawód i ma narzędzia do jego uprawiania. Jesteś w dodatku jeszcze dyplomatą. No przecież nie będę rzucał nazwiskami. Nie, oczywiście. Na kogo chodzisz, powiedz mi, do kina? Szczerze? Polskie podwórko mamy zamknięte. Nie rozmawiajmy o tym, bo wiadomo. No, ale możemy je znowu otworzyć, ale to jest tak, że ja trochę mam mało czasu na chodzenie do kina. A ale jak już idę do kina, to wyboru dokonują moi synowie na ogół. I szczerze, ja tak lubię kino, że jest mi obojętne, na co idę. A to dobre. I mam ogromną frajdę z tego, że siedzę w kinie, że udało się znaleźć chwilkę i obejrzeć. Oczywiście oni mają bardzo dobry gust filmowy, ci moi chłopcy. W związku z tym śmiało, bez jakichkolwiek niepokoi, idę z nimi do kina. Jasne, że mam swoich ulubieńców, no ale jak oni tam występują, no to super. No. To jest jeszcze ten efekt dodany, ale... Znaczy ty jesteś sentymentalny? No, jestem. Oj, jestem. Ja uwielbiam odwiedzać stare śmieci, ja uwielbiam spotykać się z ludźmi, których dawno nie widziałem. Lubię stare fotografie, lubię w ogóle takie przedmioty, które otaczały kiedyś ludzi. Ich już nie ma, ale są te przedmioty. Wpatrując się w nie, próbuję sobie tworzyć jakieś historie, którymi te przedmioty, z którymi te przedmioty są związane. Były bohaterami jakichś tam zdarzeń. To, no tak, no i myślę, że to jest właśnie sentymentalizm. Będę w Szczecinku w przyszłym roku. No widzisz. Tam są świetne zawody triatlonowe. Będziesz w przyszłym roku. No nie wiem, czy mi się uda być jeszcze w tym roku. Będę dzwonił w tej sprawie, jakbyś był. Bo ale oczywiście. No ja byłem tego roku parokrotnie w Szczecinku. Mają najdłuższy w Europie wyciąg do nart wodnych w Szczecinku, na Jeziorze Trzesieckim. Jeździłem, brałem to. No. Szybko to jedzie i długo dosyć. Powiedz, gdzie cię teraz możemy zobaczyć w teatrze? W teatrze? Aktualnie można mnie zobaczyć na deskach Teatru Kapitol w sztuce Dwie połówki pomarańczy. No nie będę opowiadał, kiedy to gramy, bo... Trzeba to sprawdzić w internecie. Bo to można sprawdzić w internecie. No jak to przystało na repertuar Teatru Kapitol, to jest sztuka lekka, łatwa i przyjemna. Mam wrażenie, że momentami śmieszna. Występują tam cztery kobiety. Jedną z tych kobiet jestem ja. I mogę obiecać, że już więcej
takich zafałszowanych kobiet w tym spektaklu nie ma. Pozostałe panie to naprawdę panie. Ja jestem tylko taką fałszywą kobietą. Bardzo ci dziękuję. Skończyliśmy już? Tak szybko? Trach, trach i po krzyku? Co, miałem kilka intymnych pytań, ale... Jeszcze mogę powiedzieć, jeszcze mogę powiedzieć. Oczywiście. O teatrze, wideoteatrze Jolanty Lotte i Piotra Lachmana, gdzie również grywam. Nic o tym nie wiem. Bardzo rzadko. Teatr mieści się w Pałacyku Szóstra. No i ostatnio popełniliśmy taką sztukę, która jest kompilacją z różnych utworów Tadeusza Różewicza. Jest to sztuka z Tadeuszem Różewiczem na pierwszym planie i z nami, aktorami, Jolantą Lotte i mną gdzieś tam w tle. No i oczywiście wielki Piotr Lachman, który na swoim starym pulpicie steruje kamerami, światłem. No za każdym razem to jest inne przedstawienie, no bo ono jest takie właśnie interaktywne, mimo stałych punktów, przez które musimy przejść. Piotr swoją inwencją i artystycznym szaleństwem za każdym razem to inaczej przeprowadza, więc no, chociażby z tego punktu widzenia to jest interesujące, że za każdym razem można przyjść na inne, nowe przedstawienie. No to w takim razie zajrzę. Serdecznie zapraszam. Bardzo rzadko to gramy, ale jak tylko... jak tylko się pojawi. Jak tylko się pojawi na horyzoncie. Mam kilka pytań, ale wiesz co, wolałbym je zostawić na kolejne spotkanie, jeśli przyjmiesz zaproszenie. No jasne. To widzisz, będziemy mieli pretekst, żeby się znowu spotkać i porozmawiać. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Ta-dam! Ta-dam! Mamy to? Czy my to mamy? Nie mogłem wstać, ponieważ jestem przypięty tutaj, no, ja do fotela. Ja wstałem i tu smycz, hec.